Cześć, witam serdecznie, jestem Śpiegol i zapraszam na trzeci odcinek z serii Minecraft na wyspie. Jak widzicie, zanim zaczniemy odcinek, mamy dzisiaj gościa na wyspie. Odwiedził nas pierwszy raz ktoś i jest nim wędrowny handlarz. Wędrowny handlarz, który ma coś ciekawego czy nie. Ma zobaczcie, zakorzeniona ziemia, to jest nowość w Minecraft 1.17.1. Nawet nie wiem jeszcze dokładnie jak działa. Ale sobie to kupimy na przyszłość, bo na pewno się przyda i na pewno kozacko będzie wyglądało. Akurat miałem cztery szmaragdy, które znalazłem w wiosce, więc bardzo, bardzo się przyda. A co ważniejsze, przechodził tutaj, tędy, zobaczcie i mamy smycz. Mamy smyczkę, która też na pewno nam się mocno przyda, bo zerwała się. Także witam Cię gościu, dziękuję za zakorzenioną ziemię. Bardzo fajnie, że nas odwiedziłeś. Dzięki za smycz i sobie możesz tutaj pozwiedzać. Możesz pozwiedzać śmiało. Jak widzicie, tutaj pola rosną. Rozwijają się, trzcina także rośnie, nawet na naszych oczach, i jest tego coraz więcej. Przypominam, że ta seria Minecraft na wyspie, to jest luźniejsza seria, tak jak to w angielskich, u angielskich YouTuberów się nazywa dokładnie seria Let's Play. Czyli po prostu na luzie sobie gramy, budujemy, no i wybraliśmy akurat. Znaczy, wy wybraliście w sądzie na moim kanale wersję, że gramy na wyspie. Na wyspie, zaraz będzie nocka, na wyspie, i tutaj. Tutaj budujemy, tutaj szukamy przygód, tutaj się rozwijamy. No, i ostatnio robiliśmy sobie te pola, które tutaj są, żeby mieć troszkę jedzenia, bo mamy mało jedzenia, ale już będzie teraz więcej. Plan na dzisiejszy odcinek jest taki żebyśmy poszli sobie do kopalni, do kopalni, bo zobaczcie, jesteśmy jeszcze goli, nie mamy żadnej zbroi, nie mamy żelaznych nawet narzędzi. Nic takiego jeszcze nam się nie udało znaleźć. Więc dzisiaj weźmiemy kilof, weźmiemy trochę sprzętu i pójdziemy pod ziemię. Pójdziemy pod ziemię poszukać przede wszystkim z żelaza, oczywiście przede wszystkim żelaza, ale nie tylko żelaza, bo może przy okazji, Uda nam się znaleźć też także coś ciekawego. No a poza tym wejdziemy sobie przede wszystkim w jaskinie. Nie będziemy tutaj kopać jakiejś kopalni wielkiej. Wejdziemy sobie w jaskinie. Więc pewnie czeka nas też troszeczkę walki. I też troszeczkę e, ciekawej przygody. Mam nadzieję tylko, że wyjdziemy z niej obronną ręką. No bo jesteśmy jeszcze bez narzędzi. Praktycznie bez broni, bez zbroi. E, weźmiemy sobie też tutaj mamy ziemniaki, ale nie pieczone. Więc jeszcze tego nie będziemy jeść. Mamy coś jeszcze do jedzenia? Niewiele. No dobra. Oje, spieczona baranina. To nam powinno starczyć na przygodę. Mamy kamień. Weźmiemy sobie stół rzemieślniczy, także, żeby. Mamy jeszcze, czy nie mamy? Powinniśmy gdzieś mieć drugi. A chyba tutaj mamy. Weźmiemy sobie, no bo jak będziemy coś tam już sobie znajdziemy, to, to od razu będzie można zrobić zbroję. Będzie można zrobić. Pierwsze, pierwsze nasze żelazne konstrukcje, żelazne przedmioty, co my tutaj jeszcze potrzebujemy? Nic właściwie, tyle nam wystarczy i możemy sobie płynąć. Wiem, że tam zaraz jest jakaś ciekawa jaskinia, nie wiem tylko czy duża, ale najwyżej wtedy będziemy się troszkę przekopywać pod ziemię. No i znajdziemy. Cel na dzisiaj to przynajmniej. Z żelaza na tyle, żeby zrobić sobie już pierwszą zbroję, pierwsze żelazne narzędzia, żebyśmy troszkę się wyposażyli i już nie latali z tym kamiennym padziewiem, Że przeproszeniem, że tak brzydko powiem, e, z kamiennym kilofem, czy, e, czy innymi narzędziami. No i żelazo dla zbroi też tam się przyda. Jak tutaj sobie chodziłem, to gdzieś pamiętam, że tutaj zaraz jest właśnie o. A co to? Czyżby drugi handlarz? Tylko, że już nie mamy szmaragdów. Wszystkie wydaliśmy na zakorzenioną, zakorzenioną ziemię. Czy ty masz coś ciekawego? No, nic ciekawego. Sadzonka akacji może, bo jeszcze nie znaleźliśmy tego biomu. Ale poza tym nic ciekawego. No dobra, zobaczymy. Pochodni mamy troszkę mało. Będzie trzeba na pewno ich dorobić żeby tutaj ładnie znaleźć. Nie pamiętam, czy to ta jaskinia? O, już kliperek na samym wejściu. Jeszcze siekiera nam się psuje. Zobaczymy, czy to przetrwa. O, właśnie. Szybciutko wyposażamy się w drugą. I musimy sobie póki co poradzić z, z kamienną siekierą. Dobra, ale kliperka mamy, i skoro stąd wyraz kliperek, to pewnie zmierzamy w dobrym kierunku. Jak widzicie, już na samym początku niezły łup. O, to jest niestety jeszcze gorsze wyzwanie niż, niż Creeper, bo nie mamy jeszcze tarczy. I jeszcze nie możemy trafić, ale może załatwi go Creeper. O, to by była dobra opcja. To by była dobra opcja. No, załatwił go? Nie, nie załatwił go, szkoda. O, pół serduszka. Ale się zagapiłem. Dobra, schowamy się szybko za rogiem. Zjemy to. Ale... Niefortunnie, że tak powiem, ale udało nam się przetrwać. Teraz trzeba troszkę poczekać na regenerację. Skeleta nie widać. Kurczę te szkielety, to naprawdę wyzwanie. To żelazo by nam się przydało. Mogliśmy zrobić ją, jak widzicie. Nawet trafił mnie w oko centralnie. Mogliśmy też zrobić sobie tarczę, tak naprawdę. Z tego pierwszego żelaza. Dajcie, zobaczymy, gdzie on jest. Jest tutaj, gdzieś nie ma. Może go wybawimy na zewnątrz. Jemy, jemy, jemy. Ile to trwa? Mamy sobie baraninkę. Dobra. Możemy tam wracać. No nic. Trzeba sobie na początku poradzić. No bo też żelazo jest nam potrzebne. U, ale tutaj porządnie. Rozwalił nam okolice. Słuchajcie, musimy tu zrobić w związku z tym jakieś schody. Żeby Szkieletor do nas doszedł, bo przydałoby się go wyciągnąć. Okej, okay, idzie. Chodź tutaj, chodź tutaj do nas. A, jeszcze musiał nas trafić, no. Okej, okay. i mamy pana. Także był nas wiele, jak widzieliście, nie brakowało. Żeby go pokonać, ale jednak. Dobra, oświetlimy tu trochę tą przestrzeń, żeby nic nas nie zaatakowało. Wtedy zajmiemy się dalszą eksploracją i wydobędziemy tutaj sobie... O, za, za wolno uciekałem. Ale jak widzicie, jest nieźle, bo mamy i trochę węgla, tutaj chyba akurat już go kopałem, i miedzi i żelaza. Także jest podstawowy cel. Troszkę żelaza. Niestety póki co nie mamy e, zaklęć na kilofie, więc tej rudy będzie niewiele. bo przypominam, że teraz, wydobywać ją w surowce, jeśli się ma e, szczęście na kilofie, no to może wypaść więcej rudy. O, a co ty, pająku? Nie chcesz nas atakować? To był pająk pacyfista. Nie chciał się bić, no ale trudno. Trzeba było na niego uważać. Czy będzie tutaj coś jeszcze? Nie ma nic. No ale dobra, i tak chyba będzie nieźle, bo trochę żelaza sobie znajdziemy i będziemy mogli zrobić pierwsze narzędzia, zbroje. Jak widzicie trochę tego jest. Przetopimy to sobie ładnie i zrobimy co trzeba. To sobie odsłaniamy. O, nawet jeszcze nie mieliśmy zebranego diorytu. Więc jest nowy blok. Dobra, dobra, patrzymy szybko, czy jest tutaj coś jeszcze. Tamten węgiel oczywiście też sobie zbierzemy. Kurczę, miałem nadzieję, że to będzie naprawdę dużo większa jaskinia i dużo więcej przygody, a nie tylko coś takiego. Dobra, słuchajcie, to ja sobie zbiorę. Aż tu, jak widzicie, mamy jeszcze miedź. Elegancko, jej jeszcze nie znaleźliśmy. Tak jest, jest miedź, czyli mamy. Rudę żelaza, rudę miedzi, węgiel, to sobie wydobędę, wszystko co tutaj mamy, i zaraz do Was wrócę, będziemy dalej szukać przygody. No i wyszedłem z tej pierwszej jaskini. Mówiąc szczerze, to jestem nawet zadowolony z łupu, bo mamy 32 rudy żelaza, także starczy nam na sporo narzędzi i kawałków zbroi, no i trochę miedzi też. Sporo węgla, który będzie nam mocno potrzebny, smycz dodatkowa, bo też lama się zablokowała. No, i parę innych drobiazgów. Natomiast na potrzeby odcinka to oczywiście nam nie wystarczy, więc musimy sobie poszukać jeszcze jakiejś kolejnej, kolejnej jaskini, może jeszcze coś ciekawego, może jakiś skarb, a może yy, no więcej żelaza czy cenniejszych surowców. Może znajdziemy jeszcze coś, także spróbujemy wejść sobie troszkę głębiej w ląd i zobaczyć, czy nie będzie tu żadnej jakiejś. Jaskini, i co się okazuje, mamy ją nawet bardzo, bardzo blisko. Także jest ok. Oczywiście prędzej czy później zrobimy sobie tutaj też kopalnię, gdzie będziemy schodzić na poziom y, tak? To jest y, ten środkowy. Tak, y, czyli wysokość będzie 11, czyli będziemy lecieć po diamenty, ale ojany szkielet i w dodatku dwa szkielety i w dodatku to nie jest jaskina tylko taki mały przesmyk więc nic tu po nas dwa szkielety to za dużo na chwilę obecną dla nas na raz. i jeszcze w dodatku no nie zejdziemy tam pod ziemię więc nic ciekawego nie znajdziemy, nic ciekawego nie znajdziemy także idę dalej w tą stronę sobie i zobaczymy czy nic nam się nie uda znaleźć troszkę drzewko popsujemy i zobaczymy, co tutaj będzie. Mam nadzieję, że jakaś jaskinia będzie. Niestety ta okazała się mikra. Słuchajcie, może wzdłuż brzegu lepiej, bo łatwiej nam będzie wtedy wrócić na pewno. Ale może to i niekoniecznie. Wpadło też oczywiście trochę poziomów, jak widzicie, bo raz, że pokonaliśmy parę mobów, parę stworków agresywnych, to jeszcze w dodatku no, wydobywanie węgla też daje Całkiem niezłe w początkowych etapach, etapach gry doświadczenie, także jest ok. 15 poziom. Dobrze, że już trzcinę schodujemy. O, zobaczymy, zobaczymy. To e, niedługo będzie papier. Będzie trzeba sobie zrobić stół do zaklęć i coś więcej zrobić. Dobra, dobra, dobra. Zobaczymy, co tutaj ciekawego. Trochę głęboko, więc obiecująco, że tak powiem. Tu mamy póki co sam węgiel, więc nie będziemy go wydobywać akurat teraz. Nie jest on nam mocno potrzebny, ale tutaj musimy sobie zrobić jakieś takie sensowniejsze schodki dla nas. Co się tam świeciło? Musimy być ostrożni, oczywiście też, bo każdy szkielet to będzie dla nas tutaj dość duże zagrożenie, więc trzeba uważać. Cały czas będziemy sobie robić schody, żeby w razie co szybko uciec. No i oświetlamy okolice bo nie wiem, czy mam schody. Tak, jest wyjście, dobra. Są schody w razie szkieleta, trzeba będzie szybko uciekać. Tylko nie ślepy zaułek, tylko nie ślepy zaułek. O, coś nie możemy trafić. Coś nie możemy trafić, ale weźmiemy sobie oczywiście tą mieć. Odcinek o miedzi na pewno pojawi się całkiem niedługo. Nawet nie wiem, czy nie jeszcze w tym tygodniu drugi odcinek sobie zrobimy. W serii poradnikowej. Czyli wrócę na ten mój świat, na tą serię, gdzie mamy 63 odcinki, na mój główny świat. Odejdę troszkę od bazy, bo przede wszystkim niestety muli mi w bazie, gdzie jest dużo rzeczy na, gra... na zbudowanych, więc tam mi troszkę muli. Ale odejdę od tego, znajdziemy sobie jakąś jaskinię, wejdziemy pod ziemię, znajdziemy sporo miedzi. I zrobię opisówkę taką, co z miedzi można zrobić, do czego mieć się przydaje, jak ją, że tak powiem, zabezpieczyć, jeśli nie chcemy, żeby się starzała i tak dalej, i tak dalej. No ale nie dzisiaj o tym, to będzie dodatkowy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się ten pomysł podoba i że seria poradnikowa też małymi kroczkami będzie wracała i sobie kolejne odcinki zrobimy, bo wielu z was o to pyta. Wielu z was o to pyta, skoro jest potrzeba taka i wiem, że ta seria was bardzo, bardzo dużo uczy, za co często dziękujecie w komentarzach, no to musi być kontynuowana. Jeśli coś będzie nie tak, nadal w tamtym, w tamtej serii z optymalizacją, jak gdyby z wydajnością Minecrafta i ciężko mi tam będzie grać no to zrobimy po prostu nową serię poradnikową, chociaż tego bym chciał uniknąć, no bo będę musiał powtarzać siłą rzeczy pewne tematy, no bo będziemy w początkowej fazie gry, ale mam nadzieję, że się uda tego uniknąć, będziemy po prostu budować sobie też drugą bazę, tam podniebne miasto, górskie miasto, takie troszkę, e, z nowych bloków przede wszystkim, które w Minecrafcie 1.17 się pojawiły, więc, więc będziemy oddaleni od tej naszej bazy troszeczkę. Także myślę, że uda nam się ją kontynuować. Ups, trzeba skoki poćwiczyć, jak widać. Ale idziemy dalej, idziemy dalej. Zobaczymy jeszcze, chociaż troszkę żelaza chciałbym, bo chciałbym je zaraz przetopić. Może tutaj coś ciekawego będzie, bo to takie fajne góry. Chciałbym je przetopić i żebyśmy sobie zrobili narzędzia. Tutaj mamy mieć. Aczkolwiek nie będziemy się teraz po nią mocno wspinać, bo nie jest nam ona do szczęścia jakoś potrzebna. Wodospad lawy, jak widzicie ale my szukamy zejścia pod ziemię. Tu niestety nie ma. Chciałbym dzisiaj naturalne, nie chciałbym dzisiaj kopać pod ziemię. My na pewno zrobimy sobie taką kopalnię właśnie na wyspie i to nawet mam taki pomysł, że będzie to kopalnia jak gdyby na wodzie, gdzie sobie zrobimy zeskok po prostu nisko nisko na wysokości 11 i tam i tam zrobimy sobie kopalnię. O, tam jest jaskinia. Dobra, zobaczymy, czy jeszcze uda nam się coś ciekawego znaleźć. Chociaż troszkę żelaza. Chociaż troszkę żelaza. To wtedy będziemy mogli wrócić do bazy i zrobić sobie pierwsze narzędzia oraz zbroje. No dobra, zobaczymy, co tutaj ciekawego mamy. Spróbujemy wejść z tej strony, żeby się przez lawę nie spalić. Ups, albo i nie. Tu wysoko. Trzeba sobie zrobić schody. Idziemy w ten sposób. Ok. Tylko, że to chyba znowu żadna jaskinia, niestety. Tylko mała dziura w ziemi. O, nie mamy szczęścia. Nie mamy szczęścia. Mamy szczęścia. Tutaj się nic nie dzieje, tylko trochę węgla. Tylko trochę węgla, chyba że gdzieś z drugiej strony. O, tu jeszcze coś jest. Zobaczymy. Mhm. Ekstra. Kolejna mini mini dziura. W ogóle to chyba dopiero w 1.17 się pojawiło, prawda? Takie wysokie brzozy. Brzozy były zawsze o takie mikre, tego co pamiętam, a tutaj jest las z takimi wielkimi, wielkimi brzozami. No dobra, znowu znikam na chwilę. Widzimy się za jakiś czas, gdy uda mi się znaleźć coś ciekawego. Mamy coś obiecującego. Mam nadzieję, że będzie ok, bo jest dosyć głęboka dziura. Trzeba się tam co prawda dostać jakoś. Także troszeczkę musimy pokopać, ale mam nadzieję, że będzie warto. I nic od razu na wejściu nas tam nie załatwi. Także wykopiemy sobie małe schodki. Trochę bruku przy okazji też się przyda na górkę. I, 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 i. Oby, oby coś tam było. Oby było trochę więcej żelaza, bo tak naprawdę dużo więcej. Słuchajcie, nam nie potrzeba. Tak naprawdę to jeszcze tylko troszkę. I będziemy ustawieni odpowiednio. Także byle nas tu żaden szkielet nie zaskoczył. Okej, okay, mamy dalej. Przy okazji, po drodze odwiedziłem naszą bazę i zostawiłem część gratów, żeby w razie co móc tutaj więcej przywieźć z tej wyprawy. Więc patrzymy, co tutaj takiego będzie. Mamy schody powrotne, mamy. Tam coś się świeci. Pytanie, co to? Tam idzie ząbiak. Jest duża dziura. Fajnie jest troszkę żelaza. Tylko, że to będzie niebezpieczna dziura, bo duża otwarta przestrzeń. Więc szkielety tutaj nam mogą zagrozić porządnie. Ale ale może się uda, bo wygląda nieźle. Czekaj stąd, uciekaj. Narka. Jeden za. Jeszcze drugi. Przejdzie tych trochę zombie? Ciekawe, czy mamy tu jakiś spawner. Pewnie nie. Pewnie po prostu jest ciemno. Tam idzie creeper, więc trzeba uważać. Ale troszkę sobie tutaj oświetlimy w międzyczasie. I uciekniemy przed tym creeperem. Albo i nie, albo sobie wybuchnie. Tak też może być. Dobra, wziąłem jagody. Jak w... słusznie ktoś z Was zauważył w komentarzu, do jagód oczywiście wody nie potrzeba, bo ja tam posadziłem jagody na naszej wyspie przy źródle wody, ale oczywiście oj szkieletor, trzeba przed nim pouciekać troszkę i wybawimy go tutaj Ok, może nawet creepera nam załatwi patrzymy co tu się będzie działo a może creeper załatwi nas, ale na szczęście nie okej, okay, będzie szedł ten szkielet za nami tutaj czy nie? Nie dobra, to trzeba go będzie załatwić. I myślę, że zbierzemy sobie to żelazo, które tam jest, i nam w zupełności wystarczy. W zupełności wystarczy. No dobra, tylko podejdziesz tu do nas czy nie? Jeśli nie podejdziesz. Czekaj, co tu się. A, bo tu Creeper wybuch. Dobra, dobra, czekajcie. Trzeba się strategicznie wycofać na chwilę, bo nie mamy go nawet jak zaatakować. Nie mamy jeszcze łuku i to będzie problem. Dobra, zaraz wracam. Tylko pokonam tutaj wrogów i sobie to wszystko wydobędziemy. Dobra, i powiem Wam szczerze, że było tutaj tego sporo. Jak na taką wyprawę bez zbroi, bez broni porządnej, tylko jeszcze kamienna siekiera. To było tego naprawdę sporo. Parę creeperów, parę szkieletów. Naprawdę łatwo nie było ale udało się tutaj oczyścić to miaskinie. No i szybko zbierzemy sobie przynajmniej to, co jest na początku, ale jeszcze tutaj na pewno wrócę. Jeszcze tutaj wrócę, bo to się zapowiada na bardzo ciekawą miaskinie, tylko jeszcze niedostosowaną do naszego wyposażenia po prostu, najzwyczajniej w świecie. Więc tutaj tak sobie kopię, jednocześnie patrzę, żeby żaden creeper nam tutaj nie wpadł i nas nie rozsadził albo szkieletor nie złapał nas. W ślepym załoku, o, właśnie, i tu kolejny zombiak. Zombiaków było bardzo dużo. Był nawet zombie villager, czyli osadnik zombie, ale. E, o nie to narzędzie, oj, jeszcze patrzcie, kolejny. Zastanawiam się, czy faktycznie nie ma tam jakiegoś spawnera, bo tak jak widzicie, idą, idą. Chyba jeszcze muszę kawałek tam oświetlić terenu, bo skądś sobie tutaj blisko przychodzą. Tylko skąd? O ja, kolejne Creepery i kolejne Szkielety. Także jak widzicie, ciężko mi tutaj to wszystko oczyścić. I chciałbym tylko wydobyć to, co tutaj jest, że tak powiem. I stąd zmiatać. O! Zapatrzyłem. Zagadałem się. Ale całe szczęście udało się uciec. Dobra. Chciałbym naprawdę wydobyć tylko to żelazo, które tutaj jest. I uciekać stąd, żeby żeby się przygotować, po prostu do tych wojaży, no bo nie ukrywajmy, tam jeszcze było jedno żelazo, ale w tą dziurę nie chcę siedzieć w tej dziurze za długo. Dobra, zobaczymy, tu jeszcze coś mamy. Też patrzę sobie na te napisy na dole, po prawej stronie odpowiedzi, bo słyszę odgłosy. Jak będzie ktoś szedł, to powinniśmy go słyszeć. Zombie harcze albo szkielet klekocze. Takie odpowiedzi powinniśmy widzieć tam w dole i to pomaga. O, zobaczcie kolejny zombiak, nie? Skądś ich tam idzie dużo. Albo po prostu z ciemnej jaskini przychodzą. Kurczę, już słyszę też szkielet kocze. Nie tylko zombi. Więc trzeba uważać. Ale powiem wam szczerze, że mamy stak żelaza. Więc chyba póki co nam starczy. Tutaj mamy jeszcze zejście w dół. O, ho ho, na pewno wrócimy do tej jaskini. Słuchajcie, trzeba ją sobie jakoś tutaj dobrze zaznaczyć, bo na pewno tutaj wrócimy. Musimy tutaj wrócić, czyli zejście w tą głęboką dziurę się opłacało. Tak jak widzicie, pozebraliśmy sobie sporo żelaza, a w dodatku czeka nas tam na pewno ciekawa przygoda. Musimy sobie tylko zaznaczyć jakoś to miejsce. Na pewno koordynaty sobie spiszemy, tak jakbyście byli ciekawi. Czyli 903 minus 878. Ja tutaj zrobię w takim razie taki słup. Będziemy wiedzieć, że to jest tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, ok, czyli to będzie droga. O, jakiś zombie chyba za mną idzie. I tu sobie zrobimy taki słup, żebym widział go z brzegu. z brzegu, znaczy z wody, bo będę płynął sobie na pewno wodą. Przy okazji, zetniemy sobie to drzewo, przyda nam się trochę drewna i płyniemy już szybko na naszą wyspę. Przetopimy sobie to, co tutaj mamy. O, zobaczcie, tak to wygląda. Będziemy sobie płynąć wzdłuż na, z nabrzeża i będziemy widzieć ten brukowany słup. Jeszcze mogłem tam pochodnie w sumie postawić, to byśmy mieli fajnie oznaczone i byśmy wszystko widzieli. I po krótkich poszukiwaniach drogi powrotnej, bo troszeczkę się zagubiłem po drodze, jesteśmy w domu. Pierwsze co, to oczywiście mamy dużo żelaza, 60 żelaza, które sobie teraz przetopimy. Niech to się chwilę poprzetapiamy My sobie podkładamy tutaj różne surowce, które nam się udało zdobyć. E, żelazo, żelazo, rudy sobie w ogóle tutaj zrobimy. W tych cenniejszych rzeczach bardzo nam się to przyda. Mm. Tak jak mówiłem, jak tam się żelazo przepala, to tutaj faktycznie nie trzeba źródła wody, więc te sobie pola tutaj podmienimy troszeczkę, usuniemy tą wodę. Wiem, że w sumie zrobiliśmy to. Pod inny ten, albo może inaczej. O, wiem, co zrobimy, wiem, co zrobimy. Jagody sobie stąd usuniemy, źródło jakut zrobimy gdzie indziej, a one były tutaj tylko tymczasowo, bo gdy będziemy mieli wystarczająco nasion, żeby o tutaj te pola rozbudować, no to jagody sobie usuniemy, bo jagody są bardzo nieefektywnym źródłem jedzenia, bardzo słabym źródłem jedzenia. Ej, ty zaraz się zepnę, w jagody, to zobaczysz. Także nie są nam potrzebne tutaj, tak na dobrą sprawę. A my sobie zrobimy więcej siana czy tam innego, innego typu jedzenia, a może jakieś jagody sobie zrobimy gdzieś indziej. I słuchajcie, to prawie wszystko na dzisiaj tak naprawdę. Bo jeszcze oczywiście mamy sobie tutaj żelazo i będziemy mogli zrobić pierwsze, pierwsze rzeczy. Pierwsze rzeczy, oczywiście kilof żelazny obowiązkowo, i siekiera żelazna obowiązkowo. To jest bez dwóch zdań najważniejsza sprawa. Mam gdzieś drewniany kilow? Mam. Ktoś podpowiedział mi w komentarzu też, żeby zrobić ramkę na pierwszy kilow, więc też na pewno będzie i tutaj się znajdzie. A poza tym oczywiście zaraz sobie zrobimy całą zbroję, też łopatę sobie też zrobimy, miecza na razie sobie nie robię. Póki co będę chodził z sikierą, miecz chyba sobie zrobimy dopiero diamentowy. Także poczekamy jeszcze chwilę, aż to się przepali i zrobimy sobie pełne uzbrojenie. Okej, okay. powinno nam już wystarczyć tyle, ile mamy. Możemy sobie zrobić, myślę, pełne uzbrojenie, czyli mamy zbroję, mamy spodnie, hełm, buty i zostało na tarczę. Tak jest. Czyli zobaczcie, możemy się już full wyposażyć i na następną wyprawę do jaskini, już iść troszkę lepiej wyposażeni w żelazny szed, tarczę i żelazną siekierę. Także to wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę koniecznie. Ostatnio bardzo dużo łapek, praktycznie 150 łapek pod tą serią Minecraft na Wyspie, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jestem mega zadowolony, ale pamiętajcie, kliknijcie w łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli tego nie robicie jeszcze no i komentujcie, komentujcie, porozmawiajmy sobie o tej serii, czy o innych seriach, czy o odcinkach w komentarzach. Dzięki, to dzisiaj wszystko. Do zobaczenia. Cześć, pa, pa.